Pierwszy mecz Rakowa Częstochowa w Częstochowie, który odbywa się w Europie. Całkiem niezły początek, całkiem niezły debiut. No najwyższe zwycięstwo w historii. Ja myślę, że 101 lat kibice czekali, żeby zagrać u siebie, bo no, nawet te mecze teoretycznie u siebie rozgrywane w Bielsku-Białej, wiadomo, że nawet jeśli przyjadą kibice, to jest taki dom zastępczy. Dzisiaj u siebie w domu. Drużyna zagrała mądrze, analitycznie. Myślę, że w żadnym momencie tego spotkania, nawet po czerwonej karcie Soresku, nie spanikowała. Czy się zmieniła troszeczkę sposób grania, bo to było związane jakby z przewagą liczebną rywala, ale dla mnie nie było żadnego momentu zagrożenia. Widziałem drużynę mądrą, przygotowaną, analityczną, cierpliwą, która potrafiła uwypuklić swoje atuty. Świetne przygotowanie fizyczne, doskonale biegał Raków. Ta drużyna jest kompaktowa, poukładana, począwszy od stoperów, Rundić, Arsenić, czy to jest Rakowicam, czy Tudor, widać, że nikt nie panikuje, nie lagują, nie pałują po autach, tylko chcą grać w piłkę. Środek pomocy, spokojny, pewny, nowoczesny, tutaj nie ma takiego podziału, że ja jestem tylko do odbioru, do przecięcia, nie do grania w piłkę. No Ibi, widać, że podpisał nowy kontrakt i naprawdę się dzisiaj bawił. Brylantowy asystę, tak to określałem, takie magiczne dotknięcia dzisiaj ze strony Hiszpana. Może nie wszystkie wybory Gutkowskisa były idealne, myślę, że też na więcej stać Patryka Kuna, który wiadomo, że jest po kontuzji. Bardzo fajnie się rozwija Wdowiak. No, obserwuję ten projekt Rakowa z wielką sympatią, bo myślę, że tak, jest tutaj mądry trener, który ma zaufanie, jest bardzo spokojny, bogaty właściciel, którego piłka bawi mądrze, to znaczy on nie próbuje być mądrzejszy w kwestiach sportowych od trenera. Jest Wojtek Cygan, który jest dla mnie jedną z najfajniejszych postaci w ogóle w polskiej piłce. Po pierwsze profesjonalista, po drugie w tym wszystkim jest normalnym, wesołym, uczciwym facetem. I gdzieś te wszystkie elementy składają się na dojrzałość projektu. Tutaj nie ma ruchów na hura, tutaj nie ma ruchów przypadkowych. Też czasami trener musi być bezwzględny, bo widzimy na tym etapie, powiedziałbym, kształtowania dzisiejszego Rakowa, bo są ofiary. Jak ktoś jest potrzebny na parę miesięcy, to jest potrzebny na parę miesięcy. Później jak trener chce przejść na wyższy poziom w pewnych zachowaniach taktycznych, czy fizycznych, czy technicznych i widzi, że ktoś nie dojeżdża, nie domaga, to wymienia ogniwo. No sorry, taki jest zawodowy sport, to nie ma się co obrażać. Dziękuję się piłkarzowi, bierze się następnego, lepszego i to wszystko idzie w dobrą stronę, bo to jest z roku na rok coraz lepiej, to jest potwierdzenie. Pamiętamy tamten sezon, dwa razy Suduwa zaczęli 0-0, potem Rubin Kazań, gdzie był faworyt jeden tego dwóch meczów. Przeżyliśmy niestety nieprawdopodobny wtedy wieczór w tym Kazaniu. Gent to były za wysokie progi, no ale tutaj wiemy, że Astana jest trochę słabsza niż parę lat temu, natomiast no ja przypominam, od 2013 roku to był 83 mecz w europejskich pucharach Astany. To jest 5 razy gra w fazie grupowej, 4 razy Liga Europy, raz Champions League, gdzie potrafili 4 razy zremisować w grupie, przegrali tylko z Atletico Wysoko i z Benfiką. Nawet jeśli dzisiaj są trochę słabsi, nawet jeśli mieli problemy logistyczne, to te problemy logistyczne są ich problemami, nie Rakowa. Raków to wykorzystał, zagrał swoją piłkę, także gratulacje i mam nadzieję, że przyjadę tutaj jeszcze na jakiś mecz w tym sezonie. No właśnie, Raków jest tym kopciuszkiem, ale czy jest według Ciebie realna szansa na fazę grupową Ligi Konferencji? No myślę, że losowanie pozwala nam absolutnie optymistycznie spojrzeć na awans do czwartej rundy kwalifikacyjnej. Pytanie jest, kto będzie już na tym etapie play-offu, bo w tamtym roku no jednak Gent był drużyną, no mimo wszystko jeszcze z innej półki, organizacyjnej, piłkarskiej. To dużo zależy od szczęścia, od losowania. No nie ma co mówić, że nieważne z kim zagramy, ważne, no bo czasami losowanie tutaj jakby determinuje jakby procent Twoich szans na awans. No to byłaby kosmiczna przygoda, gdyby w tym sezonie Rakow miał sposobność zagrać w fazie grupowej Ligi Konferencji. Piłka uczy pokory, ale myślę, że piłka też nagradza normalność, wytrwałość, mądrość i cierpliwość. I chciałbym, żeby Raków zagrał w fazie grupowej. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że ta drużyna mogłaby się wzbić na inny poziom i się potwierdzić na poziomie europejskich pucharów. Tylko uważam, że to byłby następny impuls dla tego tercetu Papszun, Cygan, Świerczewski, żeby jeszcze dać parę złotych, żeby jeszcze przenieść to na inny poziom. Może też się do tego przychylą władze miasta i za chwilę wstanie stadion. No. I taka regularna gra w fazie grupowej, nawet Ligi Konferencji, bo nie bądźmy pazerni od razu. To myślę, że byłby fajny impuls dla miasta, dla klubu, dla polskiej piłki.